Bartek, kolejny mecz za nami. Niestety nie udało się w Łęcznej zgarnąć tych 3 punktów. No i chyba trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Nie był to najlepszy mecz. Chcieliśmy zagrać o wiele lepiej, o wiele agresywniej, cierpliwiej i strzelić więcej bramek od Górnika i zdobyć 3 punkty. A nie udało się niestety nam zrealizować tego celu. Myślę, że jednym z takich pozytywów dzisiejszego spotkania to twoja forma, bo nie tylko obroniłeś ten rzut karny, ale chwilę później była bardzo trudna sytuacja i też sobie poradziłeś. To dzięki tobie ten wynik to tylko 1-0. Czułeś się dzisiaj dobrze? Czułem się dobrze, tak. No. Cieszę się, że pomogłem drużynie, cieszę się, że pomogłem utrzymać ten wynik. Szkoda, że nie udało nam się strzelić pierwszej i drugiej bramki, żeby wyjść na 1-2 i zdobyć tutaj 3 punkty. Powiedz mi, jak zareagujecie na tą porażkę, bo już za chwilę mecz w domu, kolejny ważny mecz, w którym znów musimy walczyć o ligowe punkty. W domu, jak w każdym meczu, chcemy grać o 3 punkty, chcemy zdobywać pełną pulę i grać jak najlepiej dla nas, dla kibiców i żeby to wyglądało wszystko według nas bardzo dobrze. No. Jesteśmy cierpliwi i chcemy do tego dojść. Wiadomo, że musimy trochę odważniej grać, ale jesteśmy na to przygotowani i chcemy w następnym meczu ze Skrom już zdobyć 3 punkty. Dzisiaj jedziemy do domu i regeneracja, a jutro już przygotowujemy się do Skry. Powiedz mi, czujecie taką złość? Tak, czujemy złość. Czujemy złość, tym bardziej, że wiemy, że to nie był nasz najlepszy mecz w naszym wykonaniu i wiemy, że mogliśmy zagrać lepiej. Dzięki. Dzięki bardzo.